za pierwszym razem po płycie Sokoła płyta Ostrego wydawała mi się taka może zbyt pastelowa, blada, zbyt zwyczajna, tak, zbyt typowa, ale, ale potem doceniłem jej klimat, jej mocne strony, tą całą historię, prostą historię tak naprawdę, taką w stylu Musta Ace, A Long Hot Summer, kurczę, prostszą, ale, może nawet. A nawet zdaniem Flinta prostszą, ale ten Adam, no fajnie się starzeje, mi się to podoba, jak on się starzeje z tymi swoimi płytami. Życie zaczyna się po 40. Ja uważam, że Adam powinien robić, tak mówiąc o płycie Adama, to sobie patrzę na to przez pryzmat jego singli. I coś mi się wydaje, że twój były kolega z Wielkiego Yo bardzo dobrze kombinuje, że ostatnimi laty robi tak, z tego co wiem, że jak wydaje płytę, ma już gotowy materiał, zaprasza swoich znajomych, bliższych, dalszych, odsłuch, ale raczej... płyty, wybieranie singli. Tak jest, i odsłuch płyty i wybieranie singli, bo coś mi się wydaje, ja przesłuchałem sobie też płytę Ostrego kilka razy, ale nie tak, że od deski do deski, tylko raz sobie ją przesłuchałem od deski do deski, a potem wybierałem sobie kawałki i stwierdziłem, że Adam powinien zrobić tak jak Tedy, wziąć swoich kolegów, wybrać single, bo moim zdaniem, kurczę, te single są trochę jakby źle wybrane, że tam jest o wiele fajniejszych singlowych kawałków, które mogłyby bardziej napędzić niż te, które Adam wybrał. Ale z drugiej strony Adam może to też jest tak, że on może na przekór wybiera te kawałki, kurczę, które są, nie wiem. No to też go na to stać, umówmy się, że tutaj, jeżeli chodzi o Adama, on nigdy chyba też nie zrobił jakiegoś takiego bangera, oprócz kawałków, które oczywiście spodobały się ludziom, ale nie było takiego bangera, który hulałby na dyskotekach. No oczywiście na koncertach hulają te kawałki, ale to są jego fani, którzy idą za nim tak naprawdę w ciemno i jakiej płyty nie wyda, jakiego koncertu nie zagra, to poza tym umówmy się, Adam gra super koncerty, pomimo tego, że no, byłem na wielu koncertach i w większości po danej płycie są podobne, tak? On ma swoje fazy, ma swoje momenty, w których musi pogadać, ma super akcję, że schodzi po koncercie ze sceny i gada z tymi ludźmi przez dwie godziny nawet potrafi gadać, co zawsze było dla mnie pełne podziwu i mega szacun dla Adasia za to, ale właśnie ja mam tak z płytami Ostrego, że naprawdę jestem sami w stanie posłuchać raz takiej płyty, bo tam jest zbyt dużo słów i zbyt dużo tego wszystkiego tam się dzieje, że ja jestem zmęczony po przesłuchaniu płyty Adasia. Po wczorajszym przesłuchaniu dwukrotnym ja miałem niedosyt. Ja chciałem jeszcze raz tą płytę przesłuchać, ale musiałem jeszcze posłuchać innych płyt, więc wiedziałem, że muszę się jakoś zdystansować, odpocząć troszkę od tego, ale no, moim zdaniem, przynajmniej tak patrząc z perspektywy lat i tych płyt, to mi się ta płyta naprawdę chyba najbardziej podoba. Jazz 2-3 jeszcze była takim moim chyba ulubionym albumem, bo tam no było... Strasznie, strasznie pod prąd. Co no pod prąd, oczywiście, że tak. Oczywiście, Adama. Że tak, a mi się właśnie ta płyta podobała. Tutaj klimat bitów ekipy Killing Skills, oczywiście wykorzystanie w singlach i w refrenach Cadillaca, ale oprócz tego też świetne jego refreny, gości, których sobie dobrał, no i dużo takiego zachodniego brzmienia na tej płycie jest w ogóle. Mało jest takiego Nowego Jorku, a więcej jest tego ciepła, tej Kalifornii i to mi się chyba też bardzo podoba w tej płycie. G-funkowa płyta. I też Adaś moim zdaniem, może dlatego, że jest coraz starszy, może dlatego, że nie wiem, no nie pali jointów, może dlatego, że coraz częściej słychać, jak mówi o piciu wódeczki. Dokładnie. I tak dalej. Możliwe, że też dlatego on jest taki bardziej swojski się zrobił, mniej zagmatwany. To wszystko jest trochę bardziej prostsze chyba w przekazie. I te kawałki, kurczę, naprawdę mnie poruszały. Już nie mówiąc o tych skitach.